O, witam. Jacek z tej strony. Jedziemy dzisiaj do klienta z traktorem Arbos. Trochę nowszym modelem już, bo już 3075. Troszeczkę pozmieniane. Nie jest tam za dużo, ale ogólnie jest naprawdę bardziej komfortowo. Dojeżdżamy już właśnie do klienta, do miejscowości Paski Stare. Teraz to klient wyjdzie. Gdzieś tu ma być kapliczka podobno. Dobry. Ale my jeden chcieliśmy. Jeden, no dwa przywiozłem. Mogą być? Jest dobry. Możemy dwa. On tu trochę mniejszy. A przyda się. Przyda się. Pojeździć trochę. Wcześniej pan ruszył chyba, co? No, dzisiaj pół do piątej. Wczoraj jak dzwonimy, to gdzieś tak koło południa mówili, że tak kroczy. Koło południa, no. No się trochę wcześniej wyjechałem, tak. Jak się nie korkuje, się nie tłuką, bo na drogach to idzie w miarę, nie? Najgorzej jak się stało, tak. O, teraz to, a tam koło Poznania, jakby tam miał wyjeżdżać rano koło 9 czy 8, to tak? Jest tragedia. Koło Radomia gdzieś tam. Dobrze, że aluminiowe, co? No ale 50 kilo waży. Nie był aluminiowy, ale swoją wagę trochę ma. W tą stronę pan chce? Nie, nie, tam można tamtą, nie? Dobra. Te są też tych nowych, jak to mówią, bo 55 co były. Szło na potęgę. Szło. I jeszcze idą. I pójdą. A te 75 to początek chyba dopiero, co? Początek, no. Ale już takie są bardziej odświeżone troszeczkę. Bardziej to wszystko. No i silniki mają inne, nie? Już ładny już ten pedał. Gaz już jest zupełnie inny, nie? Tam to był taka stópka, a tutaj już jest taki. No bo tak. Już trochę bardziej tak. Tam myślą nieraz. No. Już przekaźnik wałek, przekaźnika już jest włączany hydraulicznie, już tam było elektrycznie, nie? No to już trochę się tak. A błotnik idzie pan? Kurczę, nie, może wiatr zabrał, bo jak. No właśnie. Będzie chodzić. Będzie. Teraz ostatnio zabierałem z taki właśnie tego ciągnika, bo też zawoziłem tam klienta na testy. Mówi, że był bardzo mile zaskoczony. Mnie nawet się nie spodziewał, mówi, że w ogóle tak będzie, nie? No. No tam 3 dni go testował, nie? Bo ten też będzie zabierany jeszcze. Ektur będzie gotowy. Jak przyjdzie do montażu. Aha. No.
No to najlepiej jak już na miejscu mają, bo wszystko do ręki, jak to mówią. Tak, bo to początek dopiero z tym turem. No, to muszą wszystko spasować. Uzgodniono, że jednak tam musi być zakładanie, może coś brakować, może jak. Może być różnie, bo może to... Może być różnie. Jak to mówią, dużo jeżdżenia, a efektu by nie było wcale, jak to mówią, nie? A tak na miejscu wszystko do ręki jest, to... No już później, już jak następne, to już będzie spokój, to już tam nie będzie problemu, nie? To też właściciela nagramy, jak zjeżdża. W sumie nie jeździliśmy, nie? Bo jak byliśmy oglądać, to akurat miał... Był w warsztacie, miał zdjęte koło, tam koło Lublina. Aha, tak, no, a, to się... Tylko siedzieliśmy. Zamknięty? Tak. We wierzchowiskach. No. Mhm. Byliśmy oglądać. Akurat tam przegląd mu robimy. Co się to może zabrać, bo to będzie mokro, no to... Jakiś znaczki. No, tutaj są filtry, nie filtry, klucze takie... Zapasowe sprawy, filtry? Tak, takie dodatkowe tam do niego. I wszystko na luzie, nie? Oczywiście. Drugi tam na luzie. Zobaczmy. Tak. To pewnie. To są polowo-szosowe tak. Aha, jeszcze nawet nie wiem jak on dokładnie, ale to... To zaraz się ruszy, będzie wiadomo wszystko. Gdy pan zjeżdża, to tak w miarę powoli na tych polowych, nie? Chcą coś rzucić. Polowe to będą LHM? Chyba do tyłu. Nie pamiętam. Dobra. Jak ona jest tak? A tu jest stąd, dobra. I rewers do przodu, nie? Jest to! Pomalutku. Pierwsze zjeżdża, to takie wrażenie trochę... Ale wszystkim tak jest, pierwszy raz to wie pan jak to jest. No. No tak jest. Już potem to już jest... A później to tak. Już strachu nie ma. Tu nie było kierowca zawodowy, takimi samochodami jeździ. To problemu nie ma. Nie. Z tym dobrze, że silniki mają te 4-4 drogę. No już inaczej chodzą, nie? Jasne, to jest silniki. No, to już tak bardziej płynnie tak kurczę, nie? Fajnie chodzą, naprawdę. Nie są tak wyszyłowane, prawda? No. 3 to jedna drogę. Ale wie, po tych testach, którego go, co tam wziął, tego to był naprawdę zadowolony. Nie wiedział, że mi tak... Tak sobie będzie dawał radę w ogóle, nie? Nie no sądził bo... nawet tak, no bo wizualnie o tych 55 to się za dużo nie różnię, nie? A ja w początku, jak zamawiałem w ubiegłym roku, to z tym przedstawicielem, to mówiłem mu, że ten 55 miałem na myśli. On mi odradził. Wziąć tego zapas mocy. Dobrze zrobił. No wie pan, nigdy tej mocy za dużo no nie jest. Niech sobie będzie na zapas. Różnie to bywa, nie? Raz potrzeba, to... No i... Jak nie pasuje, to z powrotem przyszedł. Może być? Trzeba testować. Tak to wygodnie, nie? Fajnie się jest. Szeroka kabina, duża jest, tak, to, tak obszernie, nigdzie tam się nie obija tymi kotami. No, nie wiem, jak przy lewicy, zawsze przed tym sięgnąć, prawda? A tak jak jest zielona, zawsze leci jedna, mniejsza. No na pewno, ale no, zawsze wie pan. Tak robią. Jest, różnica jest, tak, że nic nie zawadza tutaj za dużo, nie? No jedynie tu trzeba uważać na tylną szybę, czy podnoszenie tam z tyłu, tych, żeby nie wybić, nie? Bo jest... A tak to gaśnica przyszkowa? Jak to jest? Wszystko w kartonie będzie, a gaśnica to nie, tu jest jeszcze pudełko takie,
ta skrzyneczka. Jest. Skrzynka na klucze, ale nie potrzeba kluczy. Ma jeździć, ma pracować, a nie klucze, żeby wozić, nie? Dokładnie. Najgorsze, żeby tak było. Wiesz, to są takie trochę już, jak to mówią, już tutaj mają ten kiwałek już hydraulicznie załączany, a tamte miały elektrycznie. Napęd już jest też elektrycznie, a przedtem w tamtych 55 to były chyba jeszcze ta dźwignia, pewnie to mi się wydaje. Jeszcze w siedzeniu było, nie? Załączane. Tak trochę zmienione jest, no jest parę rzeczy. Ulepszone, no. Ulepszone, nie? Teraz może tutaj panu najpierw dam ten kod rabatowy do sklepu. Tam sklep jest koperta z stroną internetową, gdzie tam można co tam sobie wejść na tą stronę i coś tam sobie dobrać, jak to mówią, nie? Tam mówi tak uszczypać, ale... Dobra, to dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję. No dobra, żeśmy ciągnie już oddali. Jedziemy dalej z następnym i na kolejnego klienta.